No i po co tak wcześnie przyjechałyśmy? Bo na mnie czekają moi znajomi i obiecam im, że będę wcześniej. Dlatego. Moich przyjaciółek nie ma. Ta, twoje przyjaciółki. Cassie, chodź! Idziesz czy nie? Tak, tak, już idę. Dzisiaj nie wracamy razem. Okej, do zobaczenia. Pa, pa! Informacje 2020. Czy ktoś w ogóle je zmienia? Co to za karteczka? Popatrz na mnie tak, jak ja na ciebie. Co? Później się tym zajmę. Dziwne. Przestań! Przepraszam, powinienem zapytać. Naprawdę Nie, nie chodzi o to. Chodź gdzieś indziej. Okej. To o co chodzi w takim razie? I dlaczego przyszliśmy tutaj? Nie możemy normalnie na korytarzu rozmawiać? Nie, nie możemy. Dlaczego? Nie chcę, żeby ktoś nas razem widział. Nie rozumiem. Wstydzisz się mnie? Ach, nie! Po prostu nie chcę, żeby moje przyjaciółki się dowiedziały, że między nami coś jest. Dlaczego? Tomas, proszę cię. Nie wiem, jakby Efi zareagowała. A poza tym, nawet nie jesteśmy jeszcze razem. Nie chcę, żeby w ogóle, no... W ogóle co? Nieważne. Po prostu... Nie całuj mnie więcej w szkole. Okej, jak wolisz. Widzimy się dzisiaj? Mhm, widzimy. A, i jeszcze jedno. Co to była za karteczka? Jaka karteczka? No ta, w mojej szafce. No, nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Ale ja serio nie mam pojęcia, o jaką karteczkę ci chodzi. No, dobra, dobra, wiem, że to byłeś ty. Nie rozumiem, o co ci chodziło. Ale nie ukrywam, pomysł fajny. Ostatnio karteczkę w szafce dostałam może, no nie wiem, bardzo dawno temu. Ale naprawdę, ja ci żadnej karteczki do szafki nie dałam. A, no dobra, to może był to ktoś inny. A co tam było napisane? No, wiesz co, chyba muszę już iść. Pewnie już przyszła Efi do szkoły i będzie mnie szukała. Pójdź jakieś 2 minuty za mną, dobra? Żeby nie było, że gdzieś byliśmy sami. Tak. Spoko. To cześć. Żałosne. Hej, Tomas. Cześć, Chris. Długo tutaj stałeś? Gdzieś blisko? Co? Nie. Jaką mamy teraz lekcję? Nie wiem. Chyba matematyka. Ajaj. No dobra, dzięki. Kiedy się w końcu widzimy? Kiedy będziesz miał czas? Dzisiaj? Dzisiaj akurat nie mogę. O, a to dlaczego? Miałam pomóc mamie w czymś. Mhm, okej. To może jutro? Okej, jutro. Widzimy się w klasie. Siedzisz ze mną? Siedzę z Jess. No tak, ale raz możesz przecież ze mną usiąść. Siedzę z Jess. Okej, jakbyś zmienił zdanie, to się dosiądź. Pomaga mamie. Śmieszne. Cześć dziewczyny. Hej, cześć, co tam u was? Właśnie rozmawiamy na temat wycieczki, która będzie już za tydzień. Szybko zleciało, co nie? No, dosyć szybko. W czwórkę będziemy miały pokój, co nie? Tak, w czwórkę. To będzie cudowna wycieczka. 3 dni? Nie. Ile tam ma być dni? Chyba 3. Nie wiem, nie słuchałam, jak pani mówiła. Ta, ale pojedziemy do innego miasta. W końcu coś ta szkoła ciekawego wymyśliła. Wolałabym do innego kraju. Ca, marzenia można mieć. No cóż, ale i tak fajnie, że gdziekolwiek jedziemy. Też tak uważam. Tomas. Biedaczek bez dziewczyny.
śmieszne. Nieważne. Chodźmy może pod salę. Bianka, coś nie tak? Nie, nie, wszystko w porządku. Okej. Nawet jeszcze dzwonka nie ma, dziewczyny. Dobrze się bawisz? Chris, o co ci chodzi? Okłamując swoje koleżanki? Daj mi spokój, człowieku. Trochę śmieszne, nie uważasz? Dasz mi spokój? Liczysz, że co? Że będziesz je cały czas okłamywać? Tomasowi chyba naprawdę na tobie zależy. Daj mi spokój. Dla ciebie nawet mnie okłamuje. Trochę nie w porządku. Chris, jak chcesz ze mną porozmawiać, to do mnie napisz. Albo spotkajmy się gdzieś poza szkołą. A nie, że mnie ciągle łapiesz gdzieś, jak jestem sama i mówisz do mnie jakieś dziwne rzeczy. Dzisiaj? Och, nie, nie możesz. Widzisz się z Tomasem, co nie? Tak, widzę się z nim i tobie nic do tego. No widzisz? A mi powiedział, że dzisiaj będzie pomagał mamie. Super, bardzo mi przykro, że twój przyjaciel cię okłamuje. Ale nie ma innego wyboru. Nie chcę, żeby cała szkoła wiedziała, że się spotykamy. Dziewczyno, myślisz, że szkołę by to interesowało w jakimś stopniu? Nie. Po prostu nie chcesz, żeby Efi wiedziała. I twoje przyjaciółeczki. Daj mi spokój w końcu. Nie skończyłam jeszcze. Powiedziałam coś, Chris. Wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Rozmawiamy o tym, jak będziesz dzisiaj pomagał mamie. Słuchaj, przepraszam, ale po prostu nie chciałam, żeby... Luz, nic się nie stało. Trzymaj się. Melanie, nie mam ochoty rozmawiać. Wybacz. Ty, no patrz, bo nie uwierzysz. Co jest? Informacje 2020. Ta szkoła to jakaś niepoważna. Głupia. Te lekcje do 16 to jakaś przesada. Też tak uważam, nie mam już siły. A pomyślcie sobie, że mam jeszcze godzinę jedną. Co? Spłuczę. Mogłeś napisać gorzej ten test z angielskiego, to byś była w gorszej grupie. Jak my. I byśmy kończyły tak samo. A teraz masz jeszcze jedną godzinę. No, Bianka, masz rację. Mogłam napisać gorzej, ale nawet nie wiedziałam, że tak to będzie. Dobra, to my idziemy. Do zobaczenia jutro. Pa! Coś ta Efi dzisiaj nie w humorze, zauważyłaś? Nawet się nie pożegnała. Ale zauważyłam, tak. Jakoś dzisiaj mało mówno. Ciekawe, o co chodzi. No, ciekawe. Jutro! Pa! O, Melanie. Tak? Widziałaś może gdzieś twoją siostrę? Nie. Nie możesz do niej po prostu zadzwonić? Padł jej telefon, nie odbiera. Mieliśmy się spotkać, ale mieliśmy osobną informatykę i teraz nie wiem, gdzie jest. O, może poczekaj przy wyjściu. Chyba tak zrobię. Dzięki. Cześć. Pa! Bu! Chris, idź ode mnie, proszę cię. Aż tak mnie nie lubisz? A jak mam lubić osobę, która ciągle za mną łazi i mówi mi jakieś dziwne rzeczy? Jakaś ta Efi dzisiaj dziwna, co nie? Powiedziałeś jej coś? Nie. Co ty? Mówiłem ci, że zachowam dyskrecję. I ją zachowam. Jestem typem osoby, która dotrzymuje obietnic. Więc luz. Okej. Dzięki. Przyznaję ci rację. Moje zachowanie może było trochę głupie, że tak ci mówiłem cały czas. Ale po prostu znam Efi i wiem, że to, co robisz, nie do końca jest dobre. Słucham?
masz jakiś problem, że jestem trochę bliżej z Tomasem? Nie. Chodzi mi o to, że okłamujesz Efi. Możliwe, ale jak ja mam jej powiedzieć? Nie wiem, może mógłbym ci jakoś pomóc. Świetnie. Jak? To chyba nie jest dobry temat w szkole, prawda? Sama tak uważasz. Możemy się spotkać, jeśli tak bardzo nalegasz. Nie nalegam. Po prostu ciebie słucham. A powiedziałaś, że nie chcesz o takich rzeczach rozmawiać w szkole. Okej, to spotkajmy się jutro. Jutro nie mogę. Okej, pojutrze? Też nie mogę. To kiedy ty chcesz się spotkać? Dobra, niech będzie pojutrze. Świetnie. To co, siedzimy razem na angielskim? No dobra, możemy. Jeszcze raz przepraszam cię za moje zachowanie, ale po prostu nie lubię, jak ktoś, no wiesz, okłamuje innych. Ale nie masz żadnego kontaktu z Efi. Dobra, zresztą nieważne już. Świetnie. Idę do łazienki. Jaka ta szkoła jest pusta. Mało kto ma lekcje do 17. No proszę, zostaw mnie w końcu. Długo tak jeszcze będziesz uciekać? No proszę cię. Co ja ci takiego zrobiłam? Proszę cię. No co ty, płaczesz? Śmieszna jesteś. Po prostu twoje słowa bardzo mnie bolą. Prawda cię boli? Proszę cię, daj mi już spokój. Czym ja sobie zasłużyłam na takie traktowanie? No naprawdę. Jesteś inna od nas i do nas nie pasujesz. Takie jak ty to w ogóle nie powinny istnieć. W ogóle brzydzę się tobą i nie mam ochoty w ogóle na ciebie patrzeć. Proszę. Ej, zostaw ją. O co ci w ogóle chodzi? O co w ogóle poszło? Słuchaj, bo nie uwierzysz. Ona ma dziewczynę. Rozumiesz? Proszę cię, nie mów tego. Okej. I co w związku z tym? Nie rozumiem, o co poszło. Proszę, przestań. No ale czego ty nie rozumiesz? Ona ma dziewczynę. Czego tutaj nie rozumieć? Rozumiem, co do mnie powiedziałaś. Pytam się, jaki jest powód tego, że ją gonisz i ją obrażasz? To, że ma dziewczynę? Że jest innej orientacji niż ty? To jest twój powód? Co? Ja się nią po prostu brzydzę, jak można... Obrzydliwe! Ty jesteś jakaś niepoważna. Co cię to interesuje, że ma dziewczynę? To nie jest nawet twoja sprawa. Normalna jesteś w ogóle? Ty też pewnie jesteś lesbijką, dlatego ją bronisz. Otóż nie jestem. Po prostu nie rozumiem kompletnie, jak ty myślisz. Ale chyba tego nie robisz po prostu. Jak śmiesz obrażać drugą osobę tylko dlatego, że jest innej orientacji niż ty? Wstyd po prostu. Zastanów się, co ty w ogóle robisz. Jak jeszcze raz zobaczę, że w ogóle cokolwiek do niej mówisz, oprócz przepraszam, to inaczej to załatwimy. Co ty mi możesz zrobić? Idź mi stąd, abym cię więcej na oczy nie widziała. Ale idź stąd. Teraz! Niepoważny jakiś. Wszystko w porządku? Nic ci nie zrobiła? Już wszystko jest okej. Po prostu dalej mnie emocje trzymają. Naprawdę, dziękuję ci za pomoc. Nie wiem, jak będę w stanie ci się odwdzięczyć. Ona mi dokucza od bardzo dawna. Od podstawówki. Bałam się komukolwiek o tym powiedzieć. Bałam się po prostu, że... żeby mi nie uwierzyli. Śmiała się naprawdę ze wszystkiego. Już tak miałam jej dość. Nie miałam już siły po prostu. Ej, spokojnie. Już nie powinna ci więcej dokuczać. A jeśli by to zrobiła, napisz do mnie, dobrze? Ja postaram się pomóc. Nie, no co ty? Nie będę cię prosić. I tak już mam u ciebie dług. No co ty, nie ma żadnego długu.
Do której chodzisz klasy? Pierwszej F. Okej, okay, super. A jak masz na imię? Nawet się nie przedstawiłam. Jestem Melanie. A ty? Bardzo ładne imię. Ja jestem Nicole. Super. Miło mi cię poznać. Melanie, wyobraź sobie, że... hej. O, cześć. To jest Nicole. Cześć, miło mi. O, ja jestem Chris. Również mi miło. Wiecie co? Bardzo miło mi było was poznać, naprawdę, ale... Będę już iść. Zaraz mam angielski. O, angielski. A z kim masz? Z Billem. O, serio? My też. Dzisiaj mamy z nim pierwszą lekcję. Ej, to wychodzi na to, że będziemy miały razem angielski. Bo z tego, co mi słyszano, to nasza nauczycielka chyba... się zwolniła, co nie? No, coś takiego chyba. Nie mam pojęcia. O, to super. W końcu będę miała jakichś znajomych w szkole. Pewnie, może usiądziesz przed nami. Mhm, chętnie. To chodźmy. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. No przestań, nie masz za co.